Jak wykonać instalację elektryczną oświetleniową za pomocą automatu schodowego? Może być to również przekaźnik bistabilny. Jedyna różnica będzie taka, że automat schodowy po załączeniu wyłączy nam oświetlenie po pewnym czasie, a przekaźnik bistabilny po każdym naciśnięciu zmieni swoje położenie pracy. To jest łącznik chwilowy, inaczej nazywany też dzwonkowym, jednobiegunowy. Drugi łącznik, w tym naszym przypadku mamy dwie oprawy oświetleniowe i cały układ wykonamy właśnie według tego tutaj schematu. Teraz połączymy równolegle dwie oprawy oświetleniowe. Czyli łączymy kolorami poszczególne oprawy. Teraz do drugiej oprawy i za chwilę będziemy mieć połączone oprawy oświetleniowe w naszym układzie. Tak to wygląda. Teraz przygotujemy sobie automat schodowy do przyłączenia zarówno opraw oświetleniowych, jak i przycisków łączników chwilowych. Pod zacisk oznaczony jako N przyłączamy przewód niebieski, pod zacisk oznaczony jako wspólny będzie przewód czarny i pod zacisk oznaczony jako L przewód brązowy. Przyłączymy teraz nasze oprawy oświetleniowe, które zostały połączone równolegle do układu. Przewód ochronny połączymy bezpośrednio do przewodu dopływowego i teraz przewód neutralny do zacisku N automatu schodowego. I przewód wspólny, fazowy do środkowego zacisku automatu. Zajmiemy się teraz przyłączeniem łączników chwilowych. Najpierw połączymy je równolegle. Łącznik chwilowy jednobiegunowy ma dwa zaciski, przeważnie po przeciwnych stronach. Oznaczone są jako L i jakąś cyferką.
lub jakimś innym oznaczeniem. Przyłączamy przewody. Tutaj dla rozróżnienia przyłączam przewód czarny i brązowy. Czarny będzie przyłączony do wspólnego zacisku automatu, a brązowy do zacisku oznaczonego jako fazowy, jako L. Przyłączymy teraz drugi łącznik chwilowy i oczywiście od razu przewody, które będą przyłączone do automatu schodowego. Czyli pod jeden zacisk musimy przyłączyć dwa przewody. Jeszcze została nam druga strona. Przyłączamy przewody do drugiego łącznika chwilowego. I połączenie równoległe łączników chwilowych zrealizowane. To jest właśnie połączenie równoległe łączników chwilowych. Pozostało nam jeszcze do wykonania przyłączenie łączników chwilowych do automatu. Założymy sobie przyciski i połączymy z automatem schodowym. Przewód fazowy, przewód wspólny, wzbudzenia, można go nazwać. I zostało nam jeszcze do wykonania przyłączenie do zasilania zgodnie ze schematem, czyli brązowy połączymy z brązowym, fazę i niebieski neutralny z niebieskim. Układ gotowy. Teraz wystarczy nacisnąć któryś z przycisków i oświetlenie jest załączone przez czas określony zdolnością automatu schodowego. W tym wypadku od 30 sekund do 10 minut. Można oczywiście regulować czas specjalnym pokrętłem. W zależności od potrzeb. Jeszcze raz, to jest właśnie równoległe połączenie opraw. W sumie mamy 5 przewodów, choć ta instalacja nazywa się czteroprzewodowa. Dlatego, że 4 przewody biorą udział w realizacji połączenia. 5. przewód, przewód ochronny jako dodatkowy.
Oczywiście jest to instalacja przykładowa. Normalnie używalibyśmy przewodów kabelkowych, dwu- i trzyżyłowych, między zaciskami, między przyciskami prowadzimy dwużyłowe przewody, między oprawami trzyżyłowe. Tak właśnie realizuje się układ automatu sodowego. Dziękuję za uwagę.